Aleksander, to jesteśmy na premierze filmu Psy 3. Jak tobie weszło się na plan filmowy z ojcem? Jak weszło się na plan filmowy z ojcem? Bardzo rzeźko. Nie, bardzo fajnie, naprawdę. Bardzo cieszę się, że towarzyszy mi właśnie on, że towarzyszy mi mój tatuś, ponieważ prowadzę stan bezpieczeństwa i bardzo komfortowo się czuję w jego towarzystwie i nie muszę się po prostu niczego bać, ani stresować niczym. Wiem, że wszystko będzie okej. No właśnie zastanawiałeś się, czy przyjąć tą rolę, no bo ja pytam, no bo pewnie każdy ci zadaje to pytanie, jak z tym tatą na tym planie było, się grało. Czy tutaj było jakieś zastanowienie? Tata namawiał, Aleksandra, chodź, będzie fajnie? Nie, tata nie namawiał. Tata dowiedział się dopiero później. To była moja decyzja, żeby wystąpić w castingu do tego filmu. Casting przeszłam, zostałam zaakceptowana i tak to się wydarzyło, tak to się potoczyło. Jakby tata o niczym nie wiedział i nie wiem, jakby zareagował wcześniej, gdybym mu o czymś takim powiedziała. Raczej skrywałam to w tajemnicy. A to jak zareagował, jak się dowiedział? Był zaskoczony, był bardzo zaskoczony. Trochę się bał, ale teraz jest bardzo szczęśliwy. No ty, Aleksandro, wcielasz się w postać, grasz Jankę. Jaka jest ta twoja bohaterka, jaka jest ta twoja rola w tym filmie? Moja rola jest epizodyczna, jest dosyć mała. Ciężko cokolwiek powiedzieć, nie zdradzając fabuły, więc niestety będę musiała tą kwestię przemilczeć.